Efezjan 5 rozdział, wersety 15 do 21. Efezjan 5, 15 do 21. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Widzimy już na starcie w wersecie 15, że ton tego fragmentu jest tonem wzywającym nas do mądrości. Jak mądrze żyć? Salomon mówi o mądrości. Nabyć mądrość jest lepiej niż nabyć srebra i złota. Mądrość jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili. Przypowieści 3 rozdział, wersety 14, 15, 18. Mądrość jest drzewem życia. Salomon dodaje, że ścieżki mądrości to ścieżki rozkoszy i pokoju. I kiedy Biblia mówi o mądrości, to nie mówi o wiedzy, nie mówi o intelekcie, o zapamiętywaniu faktów, definicji, wzorów, nie mówi o zdobytych tytułach, nie mówi o wyróżnieniach, o zdobytych ocenach, o zdanych egzaminach, nie mówi o ilości opublikowanych książek czy artykułów. Mądrość oczywiście nigdy nie jest czymś mniej niż zdobyta wiedza, ale zdecydowanie jest czymś więcej. I kiedy Biblia mówi o mądrości, to de facto mówi tak o poznaniu Boga, ale takim poznaniu, które wpływa na postawę serca. O takim poznaniu Boga, które następnie jest zastosowane do życia tego, który tego poznania nabywa. Oczywiście to Bóg daje mądrość, od Niego pochodzi rozum i poznanie, Przypowieści 2,6. I dlatego Przypowieści 9,10 początkiem mądrości jest nic innego jak bojaźń Pana, jak właściwe nastawienie serca wobec Pana, wobec osoby Boga. Podczas gdy głupiec to ten, który w przeciwieństwie do bojaźni Pana, Psalm 14, werset 1, rzekł w sercu swoim: Boga nie ma. Oto istota, esencja głupoty ludzkiej. Ateizm, czy to religijny, czyli ten ateizm, który wprost stwierdza: ja w Boga nie wierzę, odrzucam Go, czy też ateizm praktyczny, czyli ateizm, który uznaje, że Bóg jest, ale żyje tak, jakby Go nie było. Biblia mówi, są głupotą, bez względu na ilość inteligencji i wymiar zdobytej wiedzy. Spurgeon oczywiście, jak zwykle, trafnie, dobitnymi słowami daje nam do zrozumienia tę prawdę: wiedzieć nie znaczy być mądrym. Wielu jest takich, co wiele wiedzą i tym bardziej są głupcami. Nie ma większego głupca ponad wiedzącego głupca, lecz mądrość to właściwe wykorzystanie wiedzy. Tak więc istotą głupoty jest antyboskość, istotą głupoty jest wyparcie się Boga, czy to takie jawne, czy też takie ukryte, które w praktyce żyje tak, jakby Bóg nie był ważny, mimo że ustami Go wyznaje. Natomiast istotą mądrości jest poznanie Boga. Poznanie, które budzi bojaźń w sercu, które budzi postawę, która to poznanie chce zastosować. W Rzymian w 1 rozdziale, wersety 21-23, Paweł podkreśla: dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Oto nierozumność, oto serce, które wybiera ciemność, które chce być w ciemności. Mnienili się oczywiście mądrymi, ale stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. Każdy znajduje i tworzy sobie jakiegoś bożka, jakiś obiekt uwielbienia. jesteśmy istotami stworzonymi przez Boga do tego, żeby wielbić. I tworzymy sobie bożków, znajdujemy sobie obiekty czci. A każdy, kto zastąpi Boga prawdziwego Bogiem fałszywym, wymyślonym na obraz ludzki, Biblia mówi, jest głupcem. Oczywiście nie jest głupcem, który widzi swoją głupotę, jest głupcem, który mieni się za mądrego. Każdy głupiec oczywiście czyni to, co słuszne w jego własnych oczach. Przypowieści 12:15. I wystarczy szczerze, uczciwie spojrzeć na świat, w jakim żyjemy. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że mamy postęp wiedzy, informacji technologicznej, medycznej, gospodarczej. Jesteśmy z przodu, zdecydowanie jesteśmy z przodu w pewien sposób cywilizacyjny w odniesieniu do wszystkich pokoleń przed nami. Jednocześnie możemy zaobserwować powstawanie jakiejś niewytłumaczalnej dziury, wyrwy w zdrowym rozsądku, zwykłym ludzkim zdrowym rozsądku życiowej mądrości. Mamy szczyt zdobycia wiedzy i mamy jakiegoś rodzaju kompletny dół, jeżeli chodzi o zwykły, zdrowy rozsądek. To, co obserwujemy dookoła, to, że już nawet nauka dłużej nie definiuje pewnych rzeczy ewidentnych, fizycznych, empirycznych, tylko to, co człowiek w środku czuje na swój własny temat. 60-letni mężczyzna może czuć się 60-letni biały mężczyzna może czuć się 16-letnią Azjatką kobietą. I to jest okej. Podobnie było w czasach, w których Paweł napisał list do Efezjan. Świat grekorzymski nie cenił mądrości tak, jak definiuje ją Bóg. Mądrość według nich objawiała się w czym? W wyrafinowanych spekulacjach, niekończących się spekulacjach filozoficznych, teoretyzowaniem o życiu, nigdy nie zmieniając nic większego w życiu ani społeczeństwa, ani tych, którzy te spekulacje prowadzili. Oczywiście oni mogli się szczycić i zaiste szczycili się swoją inteligencją, retoryką, filozofowaniem, skakali z jednej teorii na drugą, próbowali zaimponować tą wiedzą, mądrością swoją, podczas gdy w ich życiu wszystko pozostawało bez zmiany. Niepohamowane oddawanie się rozpustom, pijaństwu, prostytucji, rozpady rodziny, wypaczenie miłości, mężowie nie potrafiący żyć ze swoimi żonami, żony nie potrafiące żyć ze swoimi mężami, rodzice nie potrafiący żyć ze swoimi dziećmi, dzieci nie potrafiące żyć z rodzicami, wykorzystywanie panów, niewolników, niewolnicy oszukujący, wykorzystujący swoich panów, manipulacje, chciwość, zawiść, wrogości rasowe, etniczne, wrogość na poziomie lokalnym, państwowym, a nawet światowym. Totalny bałagan. Kiedy Paweł pisze do Efezjan, to zaznacza, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeżeli chodzi o was, których Bóg serca i życie dotknął i ożywił łaską, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie takie jest wasze poznanie, nie taka jest wasza mądrość. Wasze życie zostało zmienione bogactwem łaski Bożej. Skonfrontowani z własną grzesznością i następnie z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa jako Boga, Zbawiciela i Pana, przecież zostaliście przemienieni. To była głęboka, drastyczna przemiana. Nie jesteście już jak poganie, którzy żyją w próżności umysłu, ignorancji, zatwardziałymi sercami, oddani rozpuście z wszelką nieczystością i chciwością. O tym Paweł pisał w rozdziale 4, wersety 17-21. Zostaliście uczynieni nowym stworzeniem w Chrystusie, więc postępujcie jak nowe stworzenie w sprawiedliwości i prawdzie. Zostaliście umiłowani przez Boga, więc postępujcie w miłości. 5 rozdział, wersety od 1-6. Zostaliście uczynieni światłością, mimo że byliście ciemnością, więc teraz postępujcie jak dzieci światłości. 5 rozdział, wersety 7-14. I poznaliście, czym jest mądrość. Nauczyliście się Chrystusa, więc postępujcie w mądrości. To jest nasz dzisiejszy fragment. Wersety 15-21. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jak głupcy, nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. I tutaj Paweł dodaje ciekawą rzecz, zwłaszcza w świetle faktu, że dni są złe. Paweł mówi, dni wcale nie są dobre. Piosenki typu Louis Armstrong, What a Wonderful World, to jest nic innego jak artystyczna mrzonka, aniżeli rzeczywistość. Oczywiście jest w życiu wiele wspaniałych rzeczy w tym świecie i chwała za to Bogu, bo to jest świadectwo tylko tego, że Bóg jeszcze swemu stworzeniu okazuje łaskę. Czeka z cierpliwością, aż wszyscy, którzy mają przyjść do upamiętania, przyjdą do upamiętania. I sprawia, że deszcz i słońce wschodzą nad i wierzącymi, i niewierzącymi. To jest nic innego jak wyraz Bożej łaski i dobroci powszechnej, że On jeszcze nie zabrał ręki z tego świata. Ale rzeczywistość wcale nie jest różowa. To wcale nie jest what a wonderful world. Ludzie cierpią, ludzie są pogrążeni w grzechach, są zniszczeni nałogami i nie mówię tutaj o nałogach alkoholu i narkotyków, ale nałogach pornografii, nałogach hazardu, nałogach telewizji, nałogach gier komputerowych, wszelkich nałogach, które są ucieczką człowieka od jego stresów i zmagań, z którymi nie potrafi sobie poradzić, nie potrafi ich dźwignąć. Człowiek człowiekowi jest wilkiem. Teraz nawet w świetle COVID-u, koronawirusa, wychodzi na wierzch ciemność tego świata. Z jednej strony mamy kruchość i ulotność życia z punktu widzenia tego, że zostaliśmy zaatakowani przez jakiś niewidzialny mały wirus i nagle wszyscy tracą grunt pod nogami, pojawia się strach, ale także i mamy do czynienia z manipulacjami, mamy do czynienia z agresją jednego wobec drugiego. Chrześcijanin rozumie, że dni są złe, dni nie są dobre. I Paweł mówi, to powinno go motywować, by postępował mądrze. Liczy się dla chrześcijanina każda chwila. On rozumie, że trzeba mądrze wykorzystywać czas, jak pisze Paweł. Postępujcie mądrze, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Można powiedzieć, że chrześcijanin to jest ktoś, kto rozumie, że życie to nie jest plac rozrywki, ale jest to plac boju, jest to plac walki. Jeżeli byśmy szukali analogii, jakiegoś podobieństwa do tego, czym jest nasze życie w tym świecie, to nie jest to plac rozrywki, jest to plac walki. Na placu rozrywki jak wygląda życie? No, na placu rozrywki robisz to, co się tobie podoba, układasz wszystko pod zabawę, pod siebie, pod zaspokojenie swoich jakichś pragnień. Na placu boju natomiast podporządkowujesz się dowódcy. Czujesz powagę sytuacji, ciężar sytuacji, wiesz, że walczysz o śmierć i życie. Wiesz, że toczy się wojna. I nagle ważność zmienia się, ważność rzeczy. Priorytety zmieniają się. A mimo to coraz łatwiej znaleźć chrześcijaństwo, które bardziej wygląda na chrześcijaństwo placu zabaw, aniżeli chrześcijaństwo placu boju, czyż nie? Jeżeli rozejrzymy się dookoła i spojrzymy na taki wzorzec popkulturowego, takiego pop-chrześcijaństwa XX-XXI wieku. Chrześcijaństwo, które w pewnym sensie ogranicza się do jednorazowych spotkań rozrywki, które są nazywane nabożeństwami. Chrześcijaństwo, które traktowane jest jak swego rodzaju hobby lub pewien ciekawy dodatek do życia. Dla wielu ludzi pewnego rodzaju wisienka na torcie ich osiągnięć, żeby jeszcze do tego dorzucić Chrystusa i już życie mam uporządkowane, ułożone. Chrześcijaństwo, które próbuje ustawiać Boga pod siebie, aniżeli siebie pod Boga. Jeden z kościołów w USA rozesłał zaproszenie do ludzi w mieście, obiecując. Autentyk. Luźną, zrelaksowaną, swobodną atmosferę, wspaniałą muzykę oraz wieście lub nie, sporo dobrej zabawy. I to brzmiałoby świetnie, gdyby chodziło o kawiarnię. Ale nie zgromadzenie Bożego ludu przed świętym Bogiem, dla Jego chwały, według Jego zamysłu i dla Jego celów. Więc Paweł tutaj uzmysławia nam, przypomina nam, że chrześcijanin rozumie, że dni nie są dobre, dni są złe. I to ma chrześcijanina motywować do mądrego postępowania, ma mu dawać poczucie naglenia. Chrześcijanin rozumie, że życie to nie jest plac zabaw, zorientowany na mnie i moje zachcianki, ambicje, pożądliwości i wolę. Ale jest to plac walki, plac boju, zorientowany na walkę, na posłuszeństwo dowódcy, na, jak pisze Juda, wyrywanie ludzi z ognia, ratowanie dusz. List Judy, 23 werset. Paweł, kiedy pisze o dniu złym w liście do Efezjan, to zapewne ma na myśli między innymi demoniczną aktywność, działalność w świecie, do której odnosi się w tym liście już w kilku miejscach. Kiedy Paweł mówi o dniu złym, jest to motyw, który pojawia się w tym liście. Na przykład w 6 rozdziale, wersety 12-13, Paweł będzie mówił o dniu złym. Kiedy to mówi, bo właśnie bój toczymy. Toczymy bój nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Więc ewidentnie jeden z kontekstów tego, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o dniu złym, to ma na myśli aktywność demoniczną, działalność sił demonicznych w tym świecie. Wcześniej w Efezjan 2:2 Paweł pisał o władcy tego świata jako ducha, który działa w synach nieposłuszeństwa, w synach buntu, którzy żyją, dalej Paweł wyjaśnia w 3 wersecie 2 rozdziału, którzy jakby będąc pod wpływem tego ducha, który działa w synach buntu, żyją jako niewolnicy własnych pożądliwości. W tym świecie ma miejsce aktywność demonicznych sił. Ten świat jest wypełniony wszelkimi formami zła, nieprawdą, fałszem, niezgodą, wrogością, nienawiścią, zawiścią, wykorzystywaniem, niewiernością, rozpustą. I zło i trudności jedynie się pomnożą im bliżej przyjścia Pana. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, wersety 1-12, Marka 13:8, Mateusza 24. Oczywiście my wiemy, że przyjdzie ostateczne rozwiązanie problemu zła, kiedy nastąpi ostateczne odkupienie własności Bożej. Paweł pisał o tym w Efezjan 1:14. Jako to jedno z tych niebiańskich błogosławieństw, które jest nasze już teraz w Chrystusie. Świadomość, że nadchodzi dzień, kiedy On odkupi swoją własność i wszystko, co na niebie i na ziemi, pojedna się w Nim. Jednak nie tylko oczekujemy tego przyszłego czasu, tego ostatecznego zwycięstwa i naprawienia, przywrócenia właściwego stanu rzeczy, ale tutaj już teraz ma miejsce niezwykła rzeczywistość tego, że On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca. Galacjan 1:4. W Kolosan 1:13 wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna Jego umiłowanego. I oto wspaniała nowina, która nie jest jedynie nowiną, która wybiega gdzieś w daleką przyszłość naszego zmartwychwstania i stanu wieczności, kiedy Bóg rozprawia się z grzechem raz na zawsze, ale oto wspaniała nowina, że w tym złym, ciemnym świecie pełnym fałszu i zła Bóg już teraz zbawia grzeszników. On ratuje grzeszników. Tych, którzy byli martwi z powodu swoich grzechów i upadków, Efezjan 2, wersety 1-3, oddani drogom diabelskim, drogą podążania za własnymi pożądliwościami, zaspokajania własnych żądz, tych, którzy z powodu tego wszystkiego byli obiektem Bożego gniewu, z powodu bogactwa miłosierdzia swojego dla wielkiej miłości swojej ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To już teraz ma miejsce. Faktyczna, autentyczna, głęboka, duchowa rzeczywistość tego, co się dzieje w zbawieniu. I dlatego od 4 rozdziału Paweł zaczyna wzywać, postępujcie więc w sposób adekwatny do tego, co się wydarzyło. W sposób godny tej Ewangelii, tego zbawienia, tego powołania, które jest wasze w Chrystusie. Postępujcie w pokorze i jedności, w świecie, który jest butny i wrogi. To było to pierwsze wezwanie do postępowania, rozdział 4, wersety od 1-16. Postępujcie w sprawiedliwości i świętości prawdy w świecie, który nie ma poznania prawdy, jest pogrążony w fałszu, w kłamstwach, w nieczystości i chciwości. To był 4 rozdział 17-32. Postępujcie w miłości w świecie, który nie zna prawdziwej miłości, wypacza miłość, sprowadza ją do zaspokajania własnych żądz i własnych potrzeb. 5 rozdział, wersety od 1-6. Postępujcie w światłości, w świecie, który czyni rzeczy, o których aż wstyd mówić, pisze Paweł. Efezjan 5 rozdział 7-14. I teraz to ostatnie wezwanie do postępowania, ostatni wymiar postępowania, który jest godny Ewangelii, którą nas zbawił. Postępujcie w mądrości. wersety od 7, 5 rozdział, wersety od 15 do 6 rozdziału. Ten fragment się ciągnie. I patrząc na Efezjan 5, 15, 21, oto jak w tym wszystkim ma się zachować chrześcijanin. Mamy tak naprawdę tutaj trzy takie punkty. Gdybyście spojrzeli na ten tekst, jak go najlepiej zrozumieć, jak zrozumieć tutaj ciąg myśli Pawłowej. Po pierwsze, wersety 15-16, Paweł mówi, że chrześcijanin ma baczyć uważnie, by postępować nie jak głupiec, ale jako mądry, który wykorzystuje czas. Potem drugi punkt, to jest werset 17, ma postępować nie jak głupiec, ale jako rozsądny, który rozumie wolę pańską. I potem wersety 18 do 21 ma postępować nie jak pijany, który jest pozbawiony kontroli i hamulców, ale jako ktoś, kto jest opanowany, ponieważ jest pod kontrolą Ducha Świętego. Więc kiedy spojrzycie na ten tekst, to widzimy tutaj trzy kontrasty. Paweł używa trzech kontrastów, które są uzupełnione przez jakąś myśl uzupełniającą, rozwijającą. I wszystkie te kontrasty są w temacie postępowania w mądrości, w temacie mądrego życia. Pierwszy kontrast ma miejsce w wersety 15-16, drugi kontrast jest w wersecie 17 i trzeci kontrast zaczyna się w wersecie 18. Więc w pierwszym kontraście Paweł nadaje taki, można powiedzieć, ogólny temat temu fragmentowi. Bądźcie mądrzy, wykorzystując czas, bo głupiec marnuje czas. I to jest pierwszy kontrast. Niemądry i mądry. Potem mamy drugi kontrast, werset 17, gdzie Paweł w pewien sposób wyjaśnia sposób mądrości, sposób wykorzystywania, mądrego wykorzystywania czasu. Mądry to jest ten, kto ma poznanie woli pańskiej. To jest ktoś, kto rozwija się w poznaniu, w zrozumieniu woli pańskiej. Głupiec nie poznaje, on nie rozumie, czego chce Pan. Więc to jest ten drugi kontrast. I potem mamy trzeci kontrast od wersetu 18, gdzie Paweł w pewien sposób wyjaśnia źródło mądrego życia. Skąd my bierzemy źródło rozpoznawania woli pańskiej? Skąd my bierzemy źródło mądrego postępowania? No, mądry jest mądry wtedy, kiedy jest pełen Ducha Świętego. Głupiec natomiast postępuje w ciele, jest niepohamowany. Jest jak ten, który wypełnia się winem i nie ma żadnych hamulców. Tak więc Paweł w obliczu złych dni wzywa wierzących do mądrego życia, mądrego postępowania. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako mądrzy, lecz nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Jeszcze jedna uwaga tutaj a propos tego wstępu. Paweł mówi, by przykładać do tego uwagę bacznie. Baczcie więc pilnie. Baczcie pilnie, inny przekład, patrzcie uważnie. Paweł używa tutaj słowa, które oznacza właśnie pilnie, uważnie. Greckie słowo używane na przykład w medycynie, w antycznej medycynie, w znaczeniu dokładnego, ostrożnego, uważnego zbadania danego obiektu. Łukasz na przykład używa tego samego słowa we wstępie do swojej Ewangelii, Ewangelii Łukasza 1:3, kiedy pisze do Teofila, dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, to jest to słowo. A następnie postanowiłem Tobie to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Tak więc Paweł pisze, dokładnie badajcie, przykładajcie uwagę do swojego postępowania. Bądźcie uważni, badający, przykładający uwagę do swojego postępowania, aniżeli lekceważący, niedbali. W pewnym sensie bądźcie czujni, aniżeli zobojętniali, czy też bierni. Nie przyjmujcie postawy, która zakłada, że jakoś to będzie. Oddałem swoje życie Jezusowi, zostałem ochrzczony, chodzę teraz do kościoła. Nie muszę myśleć, nie muszę planować, nie muszę być intencjonalny, nie muszę strategicznie myśleć o tym, jak wykorzystywać swój czas, to jakoś będzie. Będę myślał strategicznie o wszystkich dziedzinach życia, za wyjątkiem duchowego. Duchowe życie jakoś się ułoży. Paweł mówi nie. Przykładajcie uwagę, badajcie siebie, swoje drogi, swoje postępowanie. Przykładajcie do tego uwagę. Duchowe sprawy same się nie poukładają. Przyjmijcie raczej postawę Dawida z Psalmu 139, werset 23-24, gdzie Dawid modli się, badaj mnie i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Tak więc w tym fragmencie Paweł wzywa, aby chrześcijanin postępował w mądrości, ukazując nam trzy zasady, czy inaczej elementy mądrego życia w świetle tego, że dni są złe. I to będzie szkic naszego tutaj kazania, tego jak spojrzymy na ten fragment. Mamy tutaj trzy zasady, czy trzy elementy mądrego życia. Po pierwsze, wersety 15-16, mądre postępowanie wymaga, byś wykorzystywał czas. Werset 17, drugi punkt, mądre postępowanie wymaga, byś rozumiał wolę pańską. I trzeci punkt, wersety 18-21, mądre postępowanie wymaga, byś chodził w pełni ducha. Dzisiaj punkt pierwszy. Mądre postępowanie wymaga, byś wykorzystywał czas. Postępujcie jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Paweł mówi, że ci, którzy są mądrzy, będą mieć właściwą postawę wobec czasu, wobec idei czasu. Słowo wykorzystując czas to greckie słowo ze świata handlu. Kiedy Paweł mówi, bądźcie mądrzy, wykorzystując czas. Słowo, które może być przetłumaczone wykupując czy odkupując. Jest to słowo handlowe. Dosłownie ono oznacza kupować coś z rynku, na rynku. Oddaje ono obraz kupca, który mądrze zabiega o to, by dokonać najlepszego możliwego zakupu, by nie przegapić jakiejś okazji, kiedy ona się pojawia. To jest znaczenie tego słowa. Paweł mówi, chcę, żebyście w ten sposób myśleli o swoim czasie, o czasie, który daje wam Pan. To samo słowo użyte jest w greckim przykładzie Starego Testamentu w Księdze Daniela 2:8, gdzie Chaldejczycy, którzy nie potrafili wyjaśnić królowi jego snu, czytamy, próbują zyskać na czasie. To jest to słowo, które Paweł tutaj pokazuje. Zyskać na czasie. Oni tam konkretnie próbują zyskać na czasie w obliczu zagrożenia, że zostaną straceni, bo nie potrafili wypełnić żądania króla. Ale w tym sensie słowo to oznacza wykorzystywać czas na swoją korzyść. To jest znaczenie tego słowa. Patrzę na czas, który dał mi Bóg i myślę o tym, jak ten czas wykorzystać na moją korzyść. Jak nie marnować czasu. Widzieć okazję i chwytać ją. Tak jakby Paweł mówi, mądre postępowanie oznacza strategiczne, przemyślane, uważne wykorzystanie czasu jako okazji do generowania duchowych korzyści. Na chwałę Bożą. Takich jak chociażby wzrastanie w pokorze i jedności, to o czym już pisał, pielęgnowanie wzrostu Kościoła, o czym już pisał, wykonywanie dzieła posługiwania, to o czym już pisał, mówienie prawdy w miłości, miłowania w prawdzie, naśladowania Boga w Jego miłości, konfrontowania grzechu, świecenia w ciemności, tak by zgubionym zajaśniał Chrystus. To chociażby niektóre z elementów tego, jak wykorzystywać czas dla swoich korzyści, czyli tego, że pragniemy, by Bóg był uwielbiony. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że mądrość w Piśmie wiąże się na przykład z modlitwą, Jakuba 1:5, mądrość w Piśmie wiąże się z poznawaniem Słowa, Psalm 19, werset 7. To Słowo uczy prostaczka mądrości. Że mądrość wiąże się ze słuchaniem rady i przebywaniem z innymi bogobojnymi, mądrymi ludźmi, Przypowieści 12:15 czy 13:20. To znowu mamy przynajmniej trzy sfery, dla których należałoby wykorzystywać czas. Słowo, modlitwa, społeczność, zgromadzenie Bożych ludzi. Mogliśmy wiele takich praktycznych przykładów wymieniać. Jedno jest jasne. Mądre postępowanie to to, które wykorzystuje czas dla swojej korzyści. Nie dla swojej egoistycznej korzyści, tylko dla swojej korzyści z punktu widzenia tego, który inaczej nauczył się Chrystusa i który nie pragnie niczego bardziej niż tego, żeby Bóg był uwielbiony. I szczególnie dlatego, że dni są złe, mówi Paweł. Mamy mało czasu i wiele opozycji. Nie żyjemy w świecie neutralności. Jakby Paweł chciał podkreślić, nie ma czasu na zabawę, na marnowanie czasu, na lekkoduszność, na brak intencjonalności, brak inicjatywy, brak zaangażowania, proaktywności ze strony chrześcijanina w tym, by zabiegać o duchowe korzyści dla siebie, dla Kościoła i dla świata, który jest zgubiony i potrzebuje Ewangelii. Dlatego, że dni, pośród których żyjemy, nie są dniami neutralności, są dniami złymi. A jakby Paweł zaznaczał, że brak postępu, brak wykorzystywania czasu oznacza cofanie się, oznacza stratę. Dla chrześcijanina w świecie złym jakby nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu. Jest albo tylko postęp, albo jest tylko cofanie się. Dlatego Paweł wzywa do mądrości, która objawia się wykorzystywaniem czasu. Używanie czasu dla Bożych korzyści jest elementem mądrego postępowania. Chrześcijanin nie może pozwolić sobie na to, żeby przez życie dryfować, szczególnie w odniesieniu do duchowych rzeczy. Powinien też zważać na to, ile poświęca uwagi i energii dla rzeczy tego świata. Wykupywanie czasu zakłada, że jest cena, którą trzeba ponieść, którą trzeba zapłacić. Kiedy Paweł mówi o wykorzystywaniu czasu jako cesze mądrego chrześcijanina, zakłada, że jest cena, że trzeba zapłacić cenę, by czas przywłaszczyć, przekierować z rzeczy złych na rzeczy dobre. To znaczy, że będzie trzeba powiedzieć nie pewnym rzeczom, aby móc powiedzieć tak innym rzeczom, bo inaczej to się nie stanie. To znaczy, że trzeba powiedzieć nie godziną przed telewizorem, przed ekranem, przed grami, przed filmami, by móc powiedzieć tak czytaniu, zagłębianiu się w słowo, rozważaniu słowa, zapamiętywaniu słowa. To znaczy, że trzeba nauczyć się powiedzieć nie pewnym rzeczom, by móc powiedzieć tak uczniostwu, by móc powiedzieć tak służbie. Trzeba powiedzieć nie pewnym sposobom wydawania pieniędzy, aby móc powiedzieć tak innym sposobom inwestowania swoich dóbr materialnych i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że jest cena, którą trzeba zapłacić. Gdybyśmy zapytali Jonathana Edwardsa, uważanego za jeden z najwybitniejszych umysłów Ameryki, pastora XVIII wieku, co jest najcenniejszą rzeczą tego świata tutaj, przyziemnie, zasobem tego świata, Jonathan Edwards odpowiedziałby: czas jest najcenniejszym zasobem, jaki mamy. Napisał krótkie opracowanie, jeżeli ktoś zna angielski, niestety po polsku go nie znalazłem, pod tytułem „Wartość czasu i ważność wykorzystywania go”. Naprawdę warto przeczytać, zachęcam wszystkich. W moim własnym sercu, w trakcie pracy nad tym tekstem, czytając chociażby rozważania Edwardsa także, Bóg bardzo silnie i we mnie działał, przekonując mnie o wartości każdej chwili mojego czasu, ilości marnowanego czasu. I co ważniejsze, to nawet nie jest mój czas, nawet nie jest Twój czas. To jest czas Pański powierzony nam przez Niego, którego my jesteśmy szafarzami. I w swoim opracowaniu Edwards podaje powody, dla których czas jest cenny. Ja przytoczę krótko tylko 3 z nich. Po pierwsze, Edwards podkreśla, czas jest cenny, ponieważ jest krótki. W makroekonomii, upraszczając, ceny produktów dyktowane są popytem i podażą. Kiedy jakichś zasobów jest mnóstwo, to zazwyczaj ich cena spada, a tych, których jest mało, są pożądane, a jest ich mało, cena rośnie. I tak sprawa ma się z czasem, mówi Jonathan Edwards. Czasu jest mało. Każdy gdzieś tam pożąda, żeby tego czasu mieć więcej. Walczy o czas. Jakub mówi o ulotności czasu, Jakuba 4,14. Mówi, jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. I Edwards komentuje, czas jest tak krótki, a praca, którą mamy do wykonania, jest tak ogromna, że nie możemy nic zmarnować. Najcenniejszym zasobem ziemskim, jaki mamy, jest czas. I chrześcijanin powinien być szczególnie ostrożny, uważny, jak spędza, jak inwestuje czas. To jest cecha mądrości w postępowaniu chrześcijanina. Jak przypomina nam Mojżesz w modlitwie Psalmu 90. Dni hyżo mijają, a my odlatujemy. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Mądre serce wykorzystuje czas. Dalej Edwards mówi, czas jest cenny, ponieważ nie wiemy, ile nam go zostało. Wiemy, że życie jest krótkie, ale nie wiemy, jak jest krótkie. Nikt nie zna daty swojej śmierci. Nie wiemy tak naprawdę, czy zostały nam dni, tygodnie, miesiące, lata, dekady. Nie możemy mieć pewności, czy dożyjemy końca tego dnia. Zegar tyka, nie wiemy, kiedy włączy się alarm. I dla osób, które nie znają Boga, zazwyczaj jest to przerażająca myśl. Jest to temat, o którym nie chcą rozmawiać. To dlatego tak często ludzie wypełniają swoje życie nieprzerwaną falą odwracanej uwagi przez stały napływ informacji, rozrywki, pracy, aby w ten sposób gdzieś tam zagłuszyć myśli o tej przerażającej dla nich myśli, że któregoś dnia umrą. Lecz dla chrześcijanina, mądrego chrześcijanina, sprawy mają się inaczej. Fakt, że czas jest krótki i nawet nie wiem jak krótki, nie znaczy, że żyje w strachu. Nie znaczy, że tłumie te myśli zagonieniem się w jakiś ciągły, stały hałas i odwracanie uwagi od tych myśli. Ale ja wiem, dokąd zmierzam. Wiem, że życiem dla mnie jest Chrystus, śmierć jest dla mnie zyskiem i świadomość krótkości czasu jest dla mnie motywacją, by go nie marnować. Bo jedyny czas, którego możemy być pewni, to jest ten czas, który mamy teraz. Żadnego innego czasu nie możemy być pewni. Nie możemy być pewni jutra, przyszłego tygodnia, przyszłego miesiąca. To jest czas jedyny, którego możemy być pewni. I w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na prokrastynację, czyli na przekładanie rzeczy na później. Biblia regularnie zawiera ostrzeżenia dla tych, którzy myślą, że zawsze będą mieli czas, żeby zrobić to, co należy. Tych ostrzeżeń jest dużo. Niektóre z nich są pośrednie, obrazowe, niektóre są bezpośrednie. Takim pośrednim ostrzeżeniem jest, kiedy Noe i jego rodzina wchodzą do arki, drzwi arki się zamykają, czas ratunku się kończy. Spada na ziemię sąd Boży. W Mateusza 25 5 głupich panien, które wytraciły oliwę, zanim pojawił się oblubieniec, zostały wykluczone z uczty weselnej. Mateusza 23:37 po wiekach oferowanej łaski Jezus zapłakał: Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka swoje pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Ważne ostrzeżenia, bo jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, to te fragmenty, ten fakt ulotności czasu wzywają Ciebie, byś go nie marnował, byś nie zwlekał, byś nie myślał, że coś można przyłożyć na później. One wzywają Ciebie, byś zobaczył siebie takim, jakim ukazuje Ciebie Bóg. Bez maski samosprawiedliwości, bez ufności pokładanej w swoich własnych zasługach czy w jakimkolwiek innym stworzeniu. To jest wezwanie, byś zobaczył siebie jako grzesznika w obliczu świętości i doskonałości Bożej, i abyś mógł pobiec pod krzyż, wyznać swoje grzechy, złożyć swoją ufność w Chrystusie. Wiedzieć, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wiedzieć, że każdy, kto wyznaje ustami swymi, że Jezus jest Panem i wierzy w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będzie. I wiedzieć, że Bóg takich nie odtrąca nigdy precz. Żadnego, który przychodzi do Niego przez ufność złożoną w Jego Synu. Biegnij do Jezusa, póki masz czas. To jest ten czas. To jest ten moment. To jest ten moment, by spojrzeć na słowa 14 wersetu 5 rozdziału. Obudź się, Ty, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Oczywiście, kiedy spojrzymy na mądrość w Biblii, to widzimy, że nie ma mądrości w ogóle poza relacją z Chrystusem. Królowa Szeba, która przybyła, aby wysłuchać mądrości Salomona w Starym Testamencie, widzimy, jak Jezus powiedział o sobie w Mateusza 12:42. Królowa z południa, odnosi się do tego wydarzenia starotestamentowego, ona powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu tutaj i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przyszła słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj, mówiąc o sobie, jest coś więcej niż Salomon. Oto tutaj jest istota, esencja mądrości wszelkiej. Oto przed wami stoi mądrość Boża. Wielu mówiło na przestrzeni wieków o mądrości Bożej. Jezus natomiast jest mądrością Bożą. Czytaliśmy na początku nabożeństwa 1 Koryntian 1:24, 1:30. Wielu mówiło o prawdzie. Jezus staje i ogłasza: ja jestem prawdą. Jana 14:6. Wielu głosiło o Boże przebaczenie. Jezus jest tym, który przynosi Boże przebaczenie poprzez swoją śmierć. Kolosan 1:22. Tak więc nie dziwi nas to, że Paweł mógł powiedzieć w Kolosan 2:3: w Nim, w Chrystusie są zawarte wszystkie skarby mądrości i poznania. Oto jest to, czego potrzebujesz. Po trzecie, Edwards uczy nas, przypomina nam, że czas jest cenny, ponieważ kiedy minie, to już jest nie do odzyskania. Czasu nie da się cofnąć, nie da się odzyskać. Pieniądze i dobra materialne da się odzyskać, da się odpracować, wypracować się ponownie. Człowiek może utracić cały majątek, a w ciągu kilku lat jest w stanie go wypracować, odbudować. Ale nie tak jest z czasem. Kiedy raz minie, to koniec, nie ma go. Edwards wzywa więc czytelników, aby spojrzeli wstecz na zmarnowane lata. Jeśli mamy za sobą 50, 60, 70 lat, które były zmarnowane, teraz już z nimi zrobić nic nie możemy. Minęły na zawsze. To, co jednak możemy zrobić, to wykorzystać to, co mamy teraz i to, co zostało. Więc Edwards w swoich sławnych postanowieniach napisał między innymi tak. Postanawiam nigdy nie marnować ani chwili czasu, lecz wykorzystywać każdą chwilę najlepiej jak potrafię. Oczywiście to, co miał na myśli, to przeżywanie swojego czasu, a raczej Bożego czasu dla chwały Bożej. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdy dni są złe. Oto kilka takich praktycznych przykładów, możliwości, które Bóg prawdopodobnie będzie stawiał w twoim życiu, na twojej drodze jako chrześcijanina. Jeżeli będziesz mądry, będziesz je wykorzystywał. Na przykład poznawanie słowa. Bóg pewnie będzie dawał tobie okazję, żeby je wykorzystywać, je wykupywać, zamieniać chwile złe na chwile dobre, zorientowane na poznawanie słowa. Czy to indywidualnie, w twojej samotności, zagłębianie się w słowo, czy też w zgromadzeniu, w nabożeństwie, w studium, w konferencji, szkole niedzielnej. Tych okazji będzie. Inną rzeczą jest modlitwa. Bóg będzie na twojej drodze stawiał okazję do modlitwy, by modlić się samemu, na osobności, by mieć zwyczaj na kształt zwyczaju Chrystusowego, o którym czytamy, jak miał w zwyczaju, wstał rano i poszedł na osobność modlić się. Więc będą gdzieś tam tobie przyświecać te okazje, by wypracowywać zwyczaj osobistej modlitwy, ale także modlitwy z innymi i też za innych. Tych okazji będzie wiele. Wiele okazji do intencjonalności, do strategiczności w tym, jak się lepiej modlić o mój Kościół, o moich bliskich, o niezbawionych wokół mnie. Kolejna rzecz to jest czytanie literatury teologicznej i biblijnej. Będą też przyświecać tobie okazje do tego, by czytać, zagłębiać się w to, co pokolenia przed nami, mężów, sprawdzonych w służbie, wiernych, używanych przez Pana, wyjaśniających Słowo Boże, co mieli do powiedzenia na temat istotnych fragmentów Pisma, doktryn. Będzie ci przyświecać gdzieś tam możliwość ustanowienia celu czytania teologicznego w roku. Na początek możesz sobie obrać za cel przeczytanie przynajmniej 2-3 książek w roku. Jeżeli zobaczysz, że łatwo jesteś w stanie to pochłonąć, następnego roku może będziesz mógł objąć cel 4-5. Uczniostwo. Kolejne okazje. Będą okazje skorzystania z relacji z kimś starszym od ciebie w Panu, od którego będziesz mógł się uczyć. Będą okazje, abyś ty wziął pod skrzydła kogoś, kto jest młodszy od ciebie w wierze i kogo możesz nauczyć czegoś, czego ty już się nauczyłeś, a on nie. Świadczenie o Jezusie. Możliwości przeczytania książki o ewangelizacji. Jeżeli nie wiesz, jak podejść do kogoś, jak mówić Ewangelię, możesz przeczytać książkę, a potem poznawać, uzbrajać się w narzędzia do obrony wiary, żeby wyjść naprzeciw tym, którzy będą kwestionować Boga, żeby móc podnieść dyskusję, żeby świadczyć o Jezusie. Te rzeczy będą na wyciągnięcie ręki. Mądry wykorzystuje czas. Pomaganie innym w praktyczne sposoby. Zrobienie posiłku dla rodziny, gościnność, odwiedzanie chorych, pomoc w ogrodzie, podwózki, sprzątanie, sprawy techniczne, czy nawet zachęcanie kogoś aktywnie słowem i wersetami w ciągu tygodnia albo podsyłanie komuś jakichś zachęcających notatek. Możliwości są nieograniczone. Te okazje one będą. Pytanie, czy my rozumiemy, że dni są złe i będziemy mądrymi, którzy zamieniają złe chwile na dobre, zorientowane na Boże cele. Walka z grzechem. Będziesz stawiał czoła grzechom w sobie i grzechom u innych. I będą to próby twojej wiary. Będą to okazje do uświęcenia. Uzbrajaj się w stawianie czoła pokusom, tak byś wzrastał poprzez zwyciężanie, a nawet pośród odnoszonych porażek. Ucząc się wpatrywać w Ewangelię, kiedy pośród porażek, kłamstwa, te takie diabelskie kłamstwa będą ciążyć tobie na barkach, mówić tobie, że grzech prowadzi cię do rozpaczy, która wzbudza wątpliwości co do tego, czy ty w ogóle jesteś godzien, by dalej być dzieckiem Bożym, zapominając, że wszystko, co masz, masz nie z powodu swojej godności, ale z powodu Chrystusa sprawiedliwości. Uzbrajaj się w Ewangelię. Tak, kiedy przyjdą te momenty stawiania czoła grzechom, żeby ta Ewangelia mogła wypływać z twoich myśli, z twojego serca, by zamiast uciekać od krzyża, byś mógł wyznawać swoje grzechy, wiedzieć, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, że oczyszcza i przebacza i że masz orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który jest przebłaganiem za grzechy twoje i grzechy świata. Cierpienie. Cierpienie jest wspaniałą okazją czasową do wykorzystania czasu. I ono jest nieodłączną częścią życia. Możemy się spodziewać, że ono przyjdzie i ono przychodzi. Jest to oczywiście czas niezwykle trudny, a jednocześnie stosowny, by dać wyraz swojej ufności w Pana, w Jego łaskę. 2 Koryntian 1,9, kiedy Paweł mówi o tym, że byliśmy tacy doświadczeni ponad nasze siły, a to wszystko po to, żeby się okazało, że nasza ufność jest w Panu. Przygotowanie siebie na cierpienie. Tak więc postępujmy mądrze, szczególnie jako ci, którzy zostali dotknięci łaską Bożą. Postępujmy mądrze, wykorzystując czas. Pamiętając, że przejawem głupoty u chrześcijanina jest marnowanie czasu czy okazji, przeżywanie życia dla Pana na pół gwizdka z powodu zaabsorbowania rzeczami trywialnymi. To jest przejaw głupoty. Postępowanie mądre to takie, które kroczy wąską drogą Ewangelii. Kroczy uważnie, bacznie, wykorzystując czas najlepiej jak się da, używając każdej okazji, by służyć Bogu, przynosić Mu chwałę, umartwiać grzech, rosnąć w sprawiedliwości. Mądre postępowanie wymaga, byś mądrze wykorzystywał czas, gdyż dni są złe. Nie jesteśmy na placu rozrywki, jesteśmy na placu boju. Głupcem jest ten, kto żyje dla doczesnych przyjemności i spełnienia. Jak pisze Paweł w 2 Koryntian 4,18, my przecież nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Powstańmy.